Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku. Hurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Watt. Wyżnianka 32. W Kraśniku już po raz 21 odbył się regionalny turniej piłki nożnej Olimpiad Specjalnych. Na Stadionie Stali spotkali się uczniowie ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół specjalnych z całego regionu. Organizatorem corocznej imprezy jest Zespół Szkół nr 4 w Kraśniku wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Razem oraz Oddziałem Regionalnym Olimpiad Specjalnych Polska-Lubelskie. Współorganizatorem jest również Starostwo Powiatowe w Kraśniku. Celem Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości najlepszego rozwoju fizycznego, zachęcanie do odwagi, odczuwania radości, dzielenia się talentami, umiejętnościami i przyjaźnią ze swoimi rodzinami, innymi zawodnikami oraz naszą całą społecznością. Piłka nożna w Polsce jest szczególną dyscypliną sportu, która w sposób szczególny jest źródłem emocji, wyzwala motywację do rywalizacji, walki. Dlatego uczestnikom turnieju życzę bardzo serdecznie, aby byli dzielni w swoim wysiłku, zgodnie z tekstem składanej przez Was przysięgi. Wierzę, że wszystkim biorącym udział w tych szlachetnych zawodach będzie sprzyjał dobry los. Wrócicie do domu zmęczeni, ale szczęśliwi i z nowymi wspaniałymi wrażeniami, a być może również z przyjaźniami. Życzę wszystkim sukcesów. Zawody rozpoczęły się od prezentacji wszystkich drużyn, które dumnie paradowały wokół płyty stadionu. Przedstawiciele zawodników złożyli również przysięgę. Jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku. Młodych sportowców dopingował między innymi starosta kraśnicki. Że ta regionalna impreza odbywa się w stolicy powiatu kraśnickiego. Bardzo piękna inicjatywa i dzisiaj wszyscy, którzy tutaj są, ci wszyscy, którzy wybiegną na boisko, są zwycięzcami. W czerwcu będziemy mieli okazję oglądać Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, gdzie na boiskach Brazylii wybiegną najlepsi zawodnicy świata. Dzisiaj mamy najlepszych zawodników województwa lubelskiego tutaj w Kraśniku. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy angażują się w to, że ta impreza może się odbyć w naszym powiecie. Jestem z tego bardzo dumny i kłaniam się wszystkim, którzy przyczynili się do tej inicjatywy. 21 turniej piłki nożnej w ramach Olimpiad Specjalnych uważam za otwarty. Na trzech boiskach piłkarskich przy pięknej słonecznej pogodzie piłkarze zmagali się w grupach sprawnościowych systemem każdy z każdym. Na zakończenie turnieju z rąk starosty powiatu kraśnickiego zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy za zajęte miejsca. Organizatorzy zadbali również o poczęstunek po wyczerpujących zawodach, który w plenerowej stołówce wszystkim bardzo smakował.